Witamy Was na werandzie naszego domku, położonego w jednym z najbardziej niesamowitych miejsc w Chorwacji. To kemping Strasko, położony na wyspie Pag. Bardzo nam się tu podoba i za chwilę Wam pokażemy dlaczego. Kemping Strasko znajduje się na chorwackiej wyspie Pag w pobliżu miejscowości Nowalja. Ma genialną lokalizację, znajduje się tuż przy plaży. Nasz domek Tahiti znajdował się w ukwieconej alejce. Wyglądał uroczo. A z domku na plażę szedłem 30 sekund. Kempingowa plaża jest kamienista i ciągnie się na 2 km. Jak się to super nurkuje! Cały czas byłem pod wodą i szukałem rybek i jeżowców. A te wieczorne spacery przy zachodzie słońca? Miodzio. Jak się znudzi słone morze, to możecie wskoczyć do basenu. Znajdziecie tu brodzik dla maluszków, głębsze baseny ze zjeżdżalnią, bicze wodne i jacuzzi. Sercem kempingu jest 2-kilometrowa promenada, która tętni życiem szczególnie wieczorami. Kemping jest długaśny i co chwilę na promenadzie znajdzie się plac zabaw. Zakochałam się w huśtawkach stojących przy plaży, z których był niesamowity widok na morze. W mini zoo spodoba się każdemu dziecku. Są tu indyki, kozy, owce, osły, konie czy żółwie. Można też sobie zrobić wakacje na sportowo, na boiskach, kortach, siłowniach czy grając w szachy. Były tu też super zajęcia dla dzieciaków. Moje ulubione to warsztaty plastyczne i mini disco. Rodzice też nie będą się nudzić. Są tu zajęcia w wodzie, na powietrzu czy wieczorne dancingi przy muzyce na żywo. Zakupy robiliśmy na kempingowym ryneczku. Polecamy szczególnie stoisko ze świeżymi rybami. A jak nam się nie chciało gotować, to szliśmy do restauracji przy promenadzie. Do najbliższego miasteczka dojedziecie kempingową ciuchcią. My polecamy Wam również gorąco objazd autem całej wyspy, wycieczkę do Nin, Zadaru czy Plitwic. Strasko to świetny kemping, idealny na rodzinny wypoczynek. Położony jest na kosmicznym Pagu. Koniecznie musicie sobie zrobić objazd wyspy. Super się tu bawiłem, ale już pora jechać na kolejny kemping. Do zobaczenia!